Siemaneczko, ziomeczki, witam was bardzo serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Jak widzicie, jestem w jakimś nietypowym miejscu. Co to może być? Domek? Farma? Zwierzęta? Albo królik z kapsztyl? Co my tu robimy w ogóle? No więc, moi drodzy, jesteśmy w miejscu i jest w ogóle z nami Julka. Julka, pokaż swoją piękną twarz do kamery. Nie wiem, czy ją widać, pewnie nie. No gościu, zwyżcie! Oto Julia! Jesteśmy w takim oto pięknym miejscu, którego nie wiecie, dlatego że ja stwierdziłem któregoś dnia, że chciałbym zrobić w Minecraft hodowlę absolutnie wszystkiego, co tylko da się hodować. Co pan co tam robi? Wszystkiego, co da się tylko hodować, i w tym pomaga mi właśnie mój towarzysz królik z kapsztyl, on tutaj siedzi. I mamy już tak, mamy krowy, mamy kury i mamy świnie i mamy też owce, ale okazało się, że w Minecrafcie da się również mieć bloki, które żyją i da się je hodować. I w tym właśnie celu zdobyłem komand bloki, żeby wam chociażby to pokazać, wiecie, bo są jeszcze inne różne bloki, które będziemy potem sprawdzać. Będziemy musieli oczywiście zdobyć do nich surowce i tak dalej. Wiecie, to jest takie Pokémon złapie wszystkie, ale na razie wam pokażę, jak to wygląda z komand blokami. I uwaga, bo będziecie mieć ostry mindfuck, jak to zobaczycie. Musieliśmy udać się do trybu kreatywnego, żeby to zrobić. Stawiamy dwa tutaj oto takie komand bloki, nie? Więc już wyłączymy ten tryb kreatywny. One są bardzo łase na redstone, ale na razie wyglądają się zwykłymi blokami. Można je skopać, można je normalnie bić i tak dalej, ale zobaczcie, jak wyjmę tylko redstone, które one zobaczą i się na nie popatrzę. Wow, ziomeczku, witaj, patrzcie, on się zmienia teraz w normalnego ziomala, który na mnie skacze i może mnie w ogóle zgnieść, zobaczcie, on mnie po prostu zgniata, nie, on tak bardzo jest łasny na tego redstone'a, że próbuje mnie zgnieść, ale nie będziemy mu się dawali, tego drugiego też uaktywnimy, one wszystkie, jak mamy tylko redstone dłoni, które one chcą zjeść, od razu są bardzo na nas łase, ale zaraz, patrzcie, co się stanie, jak go schowam. Nagle udają, że są zamurowane i wracają powoli, stają się znowu blokami. Zobaczcie, możemy je znowu zbić. To jest mega mindfuck ogólnie. Ale coś takiego właśnie w Minecrafcie jest dzięki datapakowi, którego pobrałem od Setblinga. Macie link oczywiście w opisie, jeżeli chcecie to przetestować. No i co ciekawe, poza tym, że możemy je zmieniać w zwierzęta i one mogą normalnie biegać, możemy zrobić im zagrody i je hodować, to możemy, uwaga, rzucić im redstone, żeby one go zjadły, tylko one muszą w niego wskoczyć, więc jakbyśmy się były łaskawe, proszę, damy tobie jednego i tobie jednego. Patrzcie, lecą do nimi serduszka i urodziły małego ziomala! Patrzcie, teraz chowamy, żeby one znowu się zamurowały. O, urósł. I teraz, patrzcie, teraz one wszystkie są solidnymi, z normalnymi blokami. Można je normalnie zbić i tak dalej, to dobrze, bo niech one tutaj siedzą, potem zbudujemy wokół nich zagrodę, jak tylko zdobędziemy trochę tego. Ale jest takich bloków więcej. Co ciekawe, są też takie bloki, które są całkiem OP, na przykład diamenty, które można hodować. Dokładnie tak, możecie mieć dwa bloki diamentów, aż nie bloki diamentów, tylko te takie rudy diamentów, które możecie karmić diamentami i one rodzą kolejne bloki diamentów. To jest mega schizowe, ale są też inne różne bloki, które zaraz wam pokażemy. I dzięki temu zdobędziemy wszystkie możliwe hodowlane zwierzęta na świecie. Jesteśmy już troszeczkę przygotowani do tej wyprawy. Patrzcie, w skrzyni mamy już jakieś tam troszeczkę żelaza, które też gdzieś tam się chyba da rozmnażać. Nie, żelazo się nie da rozmnażać, tylko coś innego się da rozmnażać za pomocą żelaza. Ale my zaraz wykopiemy się właśnie w kopalnię, bo potrzebujemy jeszcze paru innych rzeczy. Patrzcie, jaki w ogóle jest sprytny domek zbudowałem. Tutaj macie crafting pod skrzynią. Nie możecie sobie w skrzyni normalnie wykraftować, co by się na tego chcieli, tylko my nie potrzebujemy dużo tych rzeczy. Okej, mamy płotki, więc możemy obudować kolegów. Nie wiem, czy to nam wystarczy. Powinno nam wystarczyć, żeby obudować naszych ziomali, żeby mogli sobie na spokojnie żyć, ale niekoniecznie uciekać z miejsca, w których ich w ogóle nie powinny z niego uciekać. Chyba nam nie starczy niestety tego, więc kupa, dupa. Dobra, zróbmy to później. One i tak bez redstone'a się nie potrafią ruszać, więc ja tutaj przygotowałem sobie już powoli kopalnię, bo musimy zdobyć parę rzeczy. Musimy zdobyć kobla, bo kolejną rzeczą, którą jesteśmy w stanie zrobić, są pistony oraz node bloki. I node bloki są mega schizowe, ale musimy zdobyć żelazo, więc w ogóle przytopimy, ale najpierw musimy zdobyć węgiel, więc sobie zróbmy te wszystkie narzędzia początkowe, wiecie jak to jest w Minecrafcie i zaraz wam pokażę, jak to wygląda z node blokami, ponieważ node bloki nie dość, że rodzą małe node bloki, to jeszcze grają przy tym różne muzyczki. I to jest ogólnie mega śmieszne i mega schizowe. I zdobyć trochę kobla. Będziemy się kopać dokładnie w dół, kurczę, żeby nie marnować tego wszystkiego. Będziemy się kopać dokładnie w dół i liczę, że już niedługo znajdziemy jakiś system cave'ów, w którym znajdziemy rzeczy, które nam będą potrzebne. Czyli po pierwsze żelazo, którego na pewno będziemy potrzebowali więcej. Po drugie, co tam jeszcze było, już nie pamiętam dokładnie. Mamy troszeczkę materiału, żeby sobie zrobić lepsze narzędzia, ale mamy też troszeczkę materiału, żeby powoli przytapiać już to żelazo, bo zdobyłem troszeczkę tych desek, więc sadzimy sobie je do pieca razem z deskami i spróbujemy to po prostu powoli przepalać, a w międzyczasie zrobimy sobie narzędzie, żeby, wiecie, dokopać się do jakiegoś systemu cave'u, fajnie, bo jakby nie lagowało mnie Minecraft, czy możecie się dobrze działać? Wy, koledzy, siecie się nie ruszajcie, a my już mamy na tyle rzeczy, tylko jeszcze nie zebrałem pochodni. My już mamy tyle rzeczy, żeby zjeżdżać na dół i wykopać się dalej. W ogóle postawimy sobie może te pochodnie w drugą rękę, to jest właśnie mega fajne w tym Minecraftie, że można takie rzeczy robić, zestawiać normalnie obok te. Tylko, kurczę, mało światła dodaję, bo niestety jesteśmy nasze
shaderach, a wiecie jak jest na shaderach? Na shaderach jest dosyć ciemno, ale jest to dosyć ciekawa sprawa, nie? Minecraft z takimi, wiesz, rzeczami, które jesteś w stanie dodatkowo robić do w zwyczajnym Minecrafcie. Wow! Co jest? Boże, nie zauważyłem nawet tego, spadaj gościu! O mój Boże, zawsze jest taki przypał. Okej, zginę, nie zginę, dobra, spokojnie, jesteśmy mistrzami Minecrafta, nie zginę na pewno. Hello, już nie musimy tutaj nic się bić, żegnam. Dobra, oświetlimy to wszystko, żeby te złe potwory nam nie wyłaziły. Julia obstra zbroję. Julia obstra zbroję. Słyszałem taki dźwięk, jakby Julia obstra ostro zbroję. Ilu ich tam jest? Słyszę ich, tylko jest tam miliard ich, spadaj gościu. A, bo one się tutaj topią w lawie, ha, mam was gdzieś, koledzy. My się nie przejmujemy kolegami, raczej zdobywamy żelazo, które na pewno będzie nam do tego wszystkiego potrzebne, jeśli tylko rozglądamy, czy oni tutaj nie próbują nas zabić i podejść. Przydałby nam się też węgiel, bo ja specjalnie chciałem mieć węgiel do przypalania tego wszystkiego, ale węgla tak raczej ani widu, ani słychu, a fajnie było jednak tym widzom naszym pokazać te wszystkie rzeczy, które oferuje ten datapack, bo naprawdę datapaki... Gdzie był węgiel? No wiem, jest węgiel. Datapaki do Minecrafta bardzo dużo zmieniają i bardzo dużo mega fajnych rzeczy dodają, a ja staram się też pokazywać takie w tej serii właśnie Minecraft, ale w których, wiecie, nie zmieniają jakoś bardzo rozgrywki dramatycznie, nie są jakieś totalnie niepasujące do Minecrafta, ale dają takie mega fajne, śmieszne rzeczy i to jest właśnie jedna z tych rzeczy. Zaraz się przekimamy i myślę, że po drodze będziemy musieli wykończyć jedną z naszych krówek, żeby zdobyć, prawda, jedzonko. O, jest już północ, jest niebezpiecznie, wbijamy do chaty. Dobra, spokojnie, spokojnie, nie ma paniki, nie ma paniki, wbijamy do chaty, prześpimy się w naszym łóżeczku. Strasznie laguje przez tego datapaka chyba, ale nie jestem pewien, czy to przez niego. Jest i dzionek, jak tam nasze żelazo już przetopione, fajnie. I teraz jesteśmy w stanie, chociaż nie, to się chyba robi z redstone'a te rzeczy jednak, a nie z tego. Jesteśmy w stanie teraz zrobić, patrzcie, jednego notebloka. Będziemy potrzebować dwóch notebloków, żeby je rozmnożyć. Do tego jeszcze drewno, żeby sobie zrobić drugiego notebloka. I w międzyczasie też zrobimy sobie pistony, bo pistony też wymagają chyba dokładnie tego samego. Czyli redstone'a, żelaza i drewna i kobla, z tego co pamiętam. A kobla mam w sumie niewiele, więc zaraz wykopiemy jeszcze troszeczkę kobla, ale na spokojnie. Mamy już wystarczająco tego wszystkiego. Będziemy jeszcze potrzebować dzwonków, ale na szczęście dzwonki mam na zewnątrz, bo one się karmią dzwonkami. To jest dosyć ogólnie trudna sprawa, żeby zdobyć dzwonki w Minecrafcie. Kurczę, tylko fajnie, bo jakbym trafiał w crafting. Ale na szczęście, no nie chciałem zrobić skrzyni, ale na szczęście mamy troszeczkę tych dzwonków z tyłu, więc będziemy w stanie to wam pokazać. Patrzcie, mamy dwa notebloki i zaraz to ogarniemy. Patrzcie, będziemy tylko zbić te dzwonki, które mam dokładnie tutaj z tyłu. Strasznie laguje to chyba przez tego datapaka, ale też mam teksturki, więc wiadomo. O, są dwa dzwonki, myk, dobra, będziemy je w stanie nakarmić i patrzcie na to. Stawiamy dwa notebloki klasycznie i one się karmią dzwonkami, więc jak tylko weźmiemy dzwonki do ręki i się na nie popatrzymy, to one zmieniają się w skaczące notebloki, co jest mega śmieszne. I patrzcie teraz na to, teraz wyłączam muzykę, żebyście wszyscy to słyszeli. W ogóle one są w stanie skakać na siebie i tak dalej, to jest mega śmieszne. Dobra, i rzucimy temu jednego i temu jednego. O, słyszeliście? Jest muzyczka za każdym razem. Dobra, teraz one już nie mają tego, ten pewnie zginie, niestety. Już zgiń, kolego. A nie, zmienił się w tego bloczka. I one teraz stają się normalnymi blokami. Ten też już chyba jest normalny. Nie, ten teraz dopiero został normalnym blokiem. Możemy oczywiście normalnie zmieniać im nutki i tak dalej. Ale mamy normalnie więcej, jednego więcej notebloka, ponieważ je rozmnożyliśmy. Więc zaraz sobie zrobimy z nich taką normalną farmę, gdzie one sobie tam mogły skakać. Ale w międzyczasie pokażę wam jeszcze, jak to wygląda z pistonami. Tylko musimy zdobyć troszeczkę kobla. Już zaraz będziemy mieli najlepszą farmę, jaka chyba istnieje na świecie, jak tylko zdobędziemy jeszcze z diamentami. Przyznajcie, że nikt nie miał takiej kozackiej farmy, na której rozmnażało się bloki. Co jest mega dziwne w Minecrafcie, ale da się tak robić, jak widać. Dobra, mamy wystarczająco dużo kobla, teraz wam pokażę, jak to wygląda jeszcze z pistonami. One chyba nic śmiesznego nie robią, poza tym, że potrafią się rozmnażać z slemami, a to przetestujemy na koniec, jak już tylko zdobędziemy diamenty, a do tego jeszcze myślę, że to jest długa droga, więc całkiem sporo fajnych rzeczy pewnie się jeszcze wydarzy. Teraz tylko pytanie, jak się to kraftowało dokładnie? Chyba tak na górze, tutaj żelazo, a tutaj redstone, a tutaj po boku cobblestone. Jest, dobra, mamy pistony. Czy nas stać jeszcze na jednego? Stać. Spring, spring, spring. Tu stawiamy jeden i tu stawiamy jeden. Mamy pistony. I czym one się tylko karmią? Żelazem, z tego co pamiętam. Więc będziemy w stanie nawet to zrobić od razu. Patrzcie, tylko gdzie zbudujemy kolejną zagrodę, bo już nam troszeczkę brakuje miejsca. Co w ogóle jest tutaj? Bo ja prawdę mówiąc nie sprawdzałem tej świątyni przez cały czas. Wow, ej, to jest całkiem sporo fajnych rzeczy. Nawet na lur, wow. Na jakaś wędka rybacka na lur. I trochę węgla, właściwie nie musieliśmy nawet łazić do kopalni po tego węgla, jak się okazuje. Dobra, zrobimy ją gdzieś tutaj. Postawimy je obok siebie, cześć koledzy. Weźmiemy tylko to żelazo do ręki i patrzcie na to. Spring. Wow! I znowu się zamieniają i potrafią na siebie skakać i tak dalej, się ustawiać na sobie. To jest fajne, a w ogóle możemy je też pchać, patrzcie. To są bloki, które możemy przepychać, jak tylko nie skaczą. Patrzcie, jak stoją. Pcham normalnie gościa, on w ogóle się nie przestrasza. Myk dla ziomara jednego, myk dla drugiego, róbcie dzieciaka. Pyk! I powstał nowy, mały, śmieszny, słodziutki ziomaczek, który tutaj będzie sobie siedział i zaraz zmieni się w grubego. Więc musimy poczekać, czy się zmieni w grubego. Będzie potem stał przez cały czas na bramce, jak będą grali w piłę. O, a teraz chowam, patrzcie co się teraz stanie, jak one będą fajnie zjeżdżać do jednej pozycji. Jak się zmieniają w bloki.
Fajne, nie? I z nich zrobimy za chwilę już jakąś tą. Ciebie się nawet możemy zbić spokojnie, żeby wam pokazać, że w ogóle nie pokazywałem wam, jak to się zbija. Możemy go postawić tutaj normalnie i potem je zamienimy w normalne skaczące pisony. Ale to później, na razie się tym jakoś bardzo nie przejmujemy. Tutaj zrobimy wokół nich zagrodę, jak tylko zdobędziemy więcej drewna. Właściwie nawet teraz je ogrodzę. Okej, dobra. I teraz zobaczymy, czy one są w stanie w ogóle faktycznie przeskoczyć to, bo ja się trochę obawiam. No właśnie, obawiam się, że one są w stanie wyskakiwać. Stop, nie skaczcie, nie ruszajcie się. Dobra, zaraz będziemy musieli po prostu tam poprzestawiać. Ty się zmieniaj, gościu. Dobra, zmieniłeś się, musimy cię tam z powrotem wsadzić. One niestety wyskakują, więc trzeba będzie na nich budować takie duże klatki, ale można na spokojnie sobie je hodować, więc się w ogóle nie musicie o to martwić. A teraz czeka nas bardzo ważna misja. Musimy wyruszyć w poszukiwaniu diamentów. A żeby to zrobić, musimy się porządnie przygotować, bo potrzebujemy przede wszystkim tego ziomala z enchantem o nazwie, prawda, o nazwie Silk Touch, bo będziemy musieli je wykować normalnie. Na szczęście taki enchant już mam wcześniej przygotowany, więc sobie tylko na niego to nałożymy, ale nas nie stać, więc no niestety, koledzy. No niestety. Hello! Musimy was zabić, żeby zdobyć expa na nasze te. Dobra, więc spokojnie, to jest dla ważności misji. Przestańcie mnie hejtować, że zabiłem zwierzęta. To jest dla wagi misji, musimy zabić te zwierzęta, bo inaczej w jaki sposób niby mamy zdobyć tyle expa? Giniecie, koledzy, to już jest wasz koniec. Was kiedyś znajdę i przyprowadzę na tą wyspę nowych, ale na razie musicie się poświęcić dla historii i nauki. Stój, nie uciekaj, stop, policja, stój, nie uciekaj. Co ty, kurczaki najciężej trafia. Dobra, mamy czwarty level, ty już zostań. Pipipupu, zostań, wszyscy oglądamy PewDiePie'a, więc wiemy, jak oni się nazywają. Myk robimy myk i mamy enchantment. Dobra, czyli to mamy. Julii jest przykro, chyba że zginęły zwierzęta, tak? Jest ci przykro, Julia? Trochę jest ci przykro, dobra, okej. Nie przejmuj się, Julia, spokojnie, jeszcze kiedy się... Przynajmniej skapsztyl żyje. Skapsztyl żyje i się jara. Ła, jestem sam, jedyny na wyspie! Zabiliśmy troszeczkę zwierząt, ale one musiały zginąć do dobra nauki i teraz zmierzamy w stronę czarcich piekieł, smutnych czeluści i tak dalej, żeby tam oczywiście zdobyć diamenty. Ważna misja każdego Minecraftera, dla nas tym bardziej ważna, że potrafimy je rozmnażać. A to nie każdy potrafi robić, więc docencie mój kunszt. Tylko, że to było zejście jeszcze nigdzie. Ja tu nie stawiałem już żadnej pochodni, co ja w ogóle nic nie ogarniam. Postawimy ich tutaj troszeczkę więcej. Dobra, jest to miejsce, gdzie musimy się zbambronić na dół. Ale dobra, to mamy wszystko tutaj ogarnięte, se zlecimy w ten sposób. Alright, więc idziemy szukać diamentów. Który to jest poziom? To jest poziom 21. Ej, jesteśmy całkiem blisko, być może nawet znajdziemy diamenty bardzo szybko. To nie jest żaden seed z diamentami niestety. A ty co tu, kolego, robisz? No i co ty, pajac, ty kombinujesz, co? Nie jesteś w stanie tak przejść na drugą stronę. Jest w stanie! Oh no! Nie, wybuchaj! Okej, dobra, wybuch może, ale z daleka od nas. I to nawet dobrze, że tutaj wybuch, ponieważ będziemy w stanie. Nie, no ale ilu was tu przyjdzie? No daj spokój o górze śmierdzący, ale teraz już nie masz jak przejść. Nie wiedziałem, że jesteś odpalić tak daleko będąc, a ja jeszcze nie mam żadnego jedzenia. Sorry, że jestem taki głośny, mam też troszeczkę blisko mikrofon. Jeżeli bolą was uszy, to koniecznie ściszcie słuchawki, jeżeli w ogóle oglądacie na słuchawkach, a robi to bardzo mało osób. My idziemy szukać diamonds, bo tylko to nas interesuje w Minecraft. Wow, jakieś wielkie jaskinie. Wow, nie strzeli we mnie, kolego! Nie mam tarczy, że ja mogę się kiedykolwiek wyposażyć w tarczę. Tam jest ten niebieski dziwny klocek. Ty, kolego, no i co ty próbujesz po zerze? Co ty tu robisz, grubasie? Nie masz ze mną żadnych szans, więc ciebie zabijamy. O! O, ten tu przed jeszcze koleżka, dobra, już żegnamy się z tym żółtym światem. Czemu ja mam znowu 0 HP? Come on, czy możemy mieć troszkę więcej niż 0 HP? Chciałbym właśnie tak mieć. Musimy tutaj znaleźć jakąś taką jaskinię, w której będzie się dało iść w dół. Co jest, zrobiliśmy kółko? Dobra, piekielne czeluście, tam nic zdecydowanie nie ma. No ciężko jest w tej jaskini znaleźć diamenty, więc chyba będziemy musieli zastosować się do naszej starej, dobrej metody i po prostu kopać wzdłuż. Patrzcie, to już znaleźliśmy złoto, więc być może to znajdziemy już za chwilę. Tak jak w ostatnim odcinku, który nagrywałem z tego Minecrafta bez skakania. W ogóle, wszyscy mnie hejtujecie, przez cały czas mnie hejtujecie, guys. Że ojej, ojej, bo ty nie potrafisz ogarnąć challenge'a, typie, skakałeś parę razy. Ja wiem, ja zapomniałem dać licznika skoków w ogóle w tym, a powinienem dać licznik skoków, ponieważ ja się spodziewałem, że ten challenge będzie trudny do zrobienia, ale nie musicie mi tak równać z gównem za każdym razem, jak w ogóle tak mówię, że mnie tak atakujecie. Czy tam, nie, to jest żelazo, dobra, proszę, w tą stronę już musi być diament, naprawdę, jest bez przesady, ile jest diamentów, w sensie, jak, bo mało ich jest, w ogóle ich nie ma. A ja już zdrąbałem cały mój kilo w Silka, czy Maciek, czy ty jesteś głupi, że masz drugi kilo, do którym powinieneś to kopać? Boże, nic nie ogarniam. Proszę, w którąś z tych stron, naprawdę, ostatnio jak kopałem tą nurkę, to mi dużo szybciej to poszło, a teraz po prostu kopię pół godziny i absolutnie jest! Okej, okay, here we go, let's go! Wreszcie to mamy, dobra, na spokojnie. Miejmy nadzieję, że będzie więcej niż jeden. Dobra, są dwa. Okej. Okay. Więc tak, czego potrzebujemy? Dwa potrzebujemy skopać Silk Touchem. Spring. Okej, dziękuję. I spring. O, jest więcej nawet. Dobra, spoko. Czyli trzech potrzebowaliśmy. W ogóle nic nie ogarniam. Myk, dobra. I mamy na spokojnie dwa jeszcze te. Więc lecimy na górę, pokażę wam, jak to działa. Spring, spring. I teraz weźmiemy sobie do ręki diamenty i patrzcie. Spring, spring. Wow, skaczą. Elegancior. Dobra, was ziomeczki jeszcze tylko tutaj udobruchamy. I patrz, rzucamy jednemu diament.
on go zjada. Rzucamy drugiemu, nie wiem czemu one się karmią diamentami, ale nieważne. I wypluły kolejnego małego, który zaraz zmieni się w dużego, miejmy nadzieję, chyba że pufnie. Bo to już zamieniają zwyczajne bloki, a on zamieni się prawdopodobnie dopiero wtedy, kiedy stanie się duży. O, patrzcie, już urósł, zamieni się w blok. I teraz zobaczcie, normalnie mogę skopać tego, wypadnie mi ten. I gdybym miał enchanta na jakąś fortunkę czy coś takiego, mógłbym je w kółko rozmnażać. Więc to jest kolejny motyw na bardzo fajną farmę. Ogrodzimy to jakoś później, bo właściwie to nie mam za bardzo drewna, żeby to nawet robić. No i to by było na tyle. Jest jeszcze tylko jedna rzecz, którą powinniśmy sprawdzić, ale do tego potrzebuję game moda. Dlaczego potrzebuję game moda? Dlatego, że musimy zrespić jeszcze slime'a, ponieważ slime'y się kochają razem z tymi ziomeczkami. Ale nie takie wielkie slime'y! O mój Boże, ja raczej myślałem o takim mniejszym slime'em, więc tego zabijemy. Stójcie tu, koledzy, my jeszcze tylko przytopimy żelazo i nawet wykopiemy sobie jednego z tych ziomków, żeby już nie marnować czasu i sobie ich wyjmiemy na zewnątrz. I zaraz zobaczcie, że jak skrzyżujemy tych dwóch, one już nic nie robią nam, bo są za słabe, one tylko z nami idą. Jak sobie skrzyżujemy małego slime'a albo jakiegokolwiek slime'a, ale ten przynajmniej nie jest agresywny i nie bije, z pistonem, to się urodzi, zaraz zobaczcie co. Możecie już zgadywać, pisać w komentarzach, co się może pojawić. Rzuciłem jednemu i rzuciłem drugiemu i patrzcie teraz, co się stanie. Spring! I to jest piston z slajmowym tym, więc one się normalnie rozmnażają też w taki sposób, tylko że ciężko jest doprowadzić do takiej farmy, bo slajmy w ogóle są dosyć rzadkie. On się teraz zmieni w dużego i zaraz się po prostu przylgnie i będzie mu bardzo fajnie, a wy już koledzy nam, no nie ukrywam, no już możecie sobie iść. I mamy slime pistola i zwykłego pistola, nie wiem czy one się między sobą mogą rozmnażać, ale na pewno działa to tak jak widzicie. A ja już wam dziękuję, bo zrobiłem właśnie farmę z absolutnie wszystkich zwierząt i bloków, które też są w stanie się ruszać w Minecrafcie. Jeżeli wam się ten odcinek podobał i lubicie w ogóle tam serię Minecraft, ale gdzie jest Minecraft, ale z takim nowym, ciekawym twistem, to zostawcie oczywiście kciuka w górę i napiszcie w komentarzu, królik z kapsztyl jest najlepszy. A my zobaczymy się już w kolejnym odcinku, trzymajcie się i na razie!